Siema, z strony Dawid i witam was, słuchajcie, tu jesteśmy już sam koło kratki u gołębi rozpadowych. A słuchajcie, może je widać. To masz, słuchajcie, gołębie. Ciągnę siatkę. Te gołębie otworzę. Zamykanie, słuchajcie, mam takie zrobione. Słuchajcie, podłączony ten gołębik. Widzicie dla mnie? To jest widełko. Słuchajcie, trochę odejdę, żeby one mi powychodziły. Chodźcie, może zrobię cięcie, bo tutaj na razie nie chcą te gołębie wychodzić. Gdzie tej gołąb tam właśnie przyszedł? Tam właśnie taką klatkę, której jeszcze nie zrobiłem. Ale tam podłogę muszę wymienić. Tam jest, widzicie. Wysłuchajcie, gołąb, który tam właśnie przyszedł, ma ma 9 lat. 2010 rocznik. Liczyłem, słuchajcie, na to, że te gołębie jednak wszystkie wyjdą. Słuchajcie, zrobię cięcie i drugie drzwiczko otworzę. Słuchajcie, otworzyłem tutaj drugą część, że tak powiem, klatki. Spróbuję tutaj trochę odejść. Tam do góry, słuchajcie, też mam królika, nie chcę, żeby on mi uciekł. O, idzie gołąb. Słuchajcie, może mi się uda zrobić to zbliżenie. To się nie da. Może teraz wszystkie wyjdą. Ogólnie tym gołębiom, słuchajcie, lotka odrastają, bo im trochę podcinałem, że tak powiem. Wiem, że w ogóle nie powinno się podcinać gołębiom lotek, ale już widzę, że już prawie wszystkie poodrastały tym gołębiom, także ten gołąb chyba po 4 ma podrastane. No trochę, choćbym bym wam pokazał, jak moje gołębie latają. Słuchajcie, to są moje gołębie. Lecą. Także teraz już ich, słuchajcie, nie widać, chociaż widzicie tą chmarę taką, to są moje gołębie. No, słuchajcie, gołębie wychodziły. Jak trochę odeszłem od klatki, właśnie jak wam pokazywałem te gołębie, moje, które tam latały. Ja to nagrywam, słuchajcie, w niedzielę. No i znowu lecą. Słuchajcie, tam są. Ja tam, słuchajcie, ogólnie mam garaż i tam mam taki murek. Tam jeszcze nic nie ma, bo był problem, ale właśnie mniej więcej gdzieś tutaj chciałem sobie zrobić gołębnik. Tutaj jakieś ogólnie miałem gołębie ozdobne, ale tam coś mi chyba nie wyszło wtedy. Jeszcze później miałem gołębie ozdobne, tutaj też nagrywałem. Tutaj chyba tutaj kot mi weszedł. Straciłem rysia. Garłacza chyba wtedy straciłem. I pocztowego, młodego gołębia. Młodego? 2018 rok chyba? No w tamtym roku, nie? To młody jeszcze był. Tutaj wam może zrobić zbliżenie na królika, albo nie. Mogę, słuchajcie, ogólnie wam pokazać królika, ale to w następnym odcinku. Te klatki ogólnie muszę posprzątać, te gdzie gołębie mają. To są takie gołębie rozpadowe, gołębie, których raczej bym nie wypuszczał. Ale one nie będą jeszcze latały przez jakiś okres czasu, nie? Także na razie to sobie mogą polatać, znaczy pochodzić, sorry. Polatać, tak. Ogólnie koło mnie jest pies, takiego rudego psa, fajnego.
Także on mi tych gołębi pilnuje, że tak powiem. O, znowu gołębie leciały. Nie wiem, czy słychać. A ja słyszę, bo one dość wysoko latają, ale słychać i widać te gołębie, także... Dobra. Ja może zrobię zbliżenie sobie tych gołębi, bo tutaj są 2-3 na razie gołębie, bo reszta jest w innej części klatki. To jest 2015 rok, tam jest 2016 rok. Patrz po tych gołąbek. Jest 9-letni, sorry. Tamten koło niego, to jest 2015 rok, ten co właśnie teraz idzie. On w tym gnieździe ma... Chce mieć przynajmniej jajka z taką białą samicą z 2010 roku. To wam może pokażę. Ja przejdę sobie trochę. Tą samicą, słuchajcie, chcę mieć jajka. Także myślę, że to się uda, bo samica jest ładna. Samczyk też jest spoko, więc fajne mody były. Ogólnie, słuchajcie, obiecałem wam właśnie ten odcinek u gołębi respawnowych, także jest odcinek. Także tutaj dosiano to od Swisa, to jest od samicy. Ja ogólnie, słuchajcie, samca, ale tutaj jeszcze nie był wylany beton, bo to jest podłoga, słuchajcie, betonowa. I tam były takie dziury i chyba przez tą dziurę mi uciekł, albo po prostu ktoś mi go wypuścił, jak królika karmili. To może ktoś mi go wypuścił i po prostu uciekł. Uciekł, bo on był, słuchajcie, tutaj. Nie wiem, czy to widać, mojego palca tutaj był. Wcześniej był tam, jak jeszcze tam gołębi nie było. Ale to właśnie przerobiłem dla gołębi, bo tędy mi królik uciekał. Ogólnie to było tak. To było tak, dotąd było najpierw klatka. Później powiększyłem dotąd. I później jeszcze tam dorobiłem. Tam dorobiłem jeszcze to, bo tutaj było zakrodzone. Teraz słuchajcie, może zrobię krótkie cięcie, żeby te gołębie powychodziły. Także słuchajcie, jeszcze mam takie witaminy. To jest grit, to z węglem drzewnym. Także taką mieszankę im daję. Tutaj im zrobiłem właśnie taki pojemniczek do gritu. Tam słuchajcie, ogólnie mają takie siodełko. Pewnie zauważyliście w moich odcinkach. Było jeszcze jedno, ale to akurat wyrzuciłem, bo to, słuchajcie, było na tej części ściany. Tutaj było. No, wiecie, spoko, słuchajcie, tą klatkę zrobiłem, ale ja sam jeszcze rzeczy do zmienia. Jeszcze tutaj chcę sobie, słuchajcie, dorobić tą klatkę. Tam są deski ze starej. O, jak były stare deski, to po prostu je wyłamałem. A sam tej połowy, nie? Wyłamałem deski, bo stare były. I też za bardzo tutaj nie pasowały. Chciałem to lepiej zrobić. Tutaj mi całkiem nieźle wyszło, oprócz tego, że te płyty, to drewno jest, że tak powiem, spróchniałe już. Bo też na to padało po prostu. Po prostu musiał czymś to obić, jakimś materiałem. Także no to tyle, słuchajcie, z tej mojej hodowli gołębi rozpłodowych. Na razie 6 sztuk. W następnym roku będę chciał mieć więcej tych gołębi rozpłodowych. No bo w sumie tak jak liczyłem, to mam 6 gołębi. Jak te gołębi się sparują razem, to są 3 pary, słuchajcie. Czyli gdzieś 24 młoda tych gołębi powinienem mieć. Bo jedna para, słuchajcie, może mieć 6 młodych. A to są 3 pary. Dobrze mówię? Nie no, nie pamiętam ile dokładnie. Samica może mieć raz jajek. Jajka, nie wiem ile może mieć. Zapomniałem, słuchajcie, teraz momentnik w głowie.
Nie no, 20. 20. Nie wiem, dobra, miesza. Oto. Także będę chciał ogólnie tą moją samicę po belgu, wiecie, jak tam taką szmelkowatą, 2016 rocznik, sparować tym połowym gołębiem, tym co tutaj mam w klatce. Chcę go sparować, ale nie wiem, czy mi to się uda. Bo po prostu sparuję którąś z tych samców, co są tutaj w klatce, bo mam dwie samice białe. Jedną 2015 rocznik, ona chyba nie sparowała się żadnym z gołębi. Także ją też wypadałoby z jakimś ładnym gołębiem sparować. Także. Ogólnie jeżeli chodzi o gołębie, bo tutaj wam nie mówiłem. Chyba. Gołębie, słuchajcie, mam od ponad 5 lat. Gdzieś 6-7 lat mam. Zaczynałem ogólnie od gołębi ozdobnych. Miałem tam mewki, pawiki, garłacze. Także tak się moja hodowla zaczęła. Później miałem w 2018 roku gołębie pocztowe. Także tak moja hodowla się rozwinęła. Także to, słuchajcie, w tym odcinku by było wszystko. Także ja się z wami żegnam. Także cześć.